Mistrzostwa Europy Leningrad 1990 rok. W kategorii 90 kg tuż za podium na czwartym miejscu znalazł się Paweł Filebo. Jak wspominał w wywiadzie po zawodach, był przekonany, że wygra. Na ważeniu podszedł do mnie Estończyk Ain Pawo i stwierdził, że takiej rzeźby, jaką miałem, jeszcze nie widział. To było miłe, z tym, że w mojej wadze mistrzem Europy został dwa dni później właśnie on. Byłem bardzo zadowolony z definicji na nogach. Z minusów według mnie straciłem za dużo masy. To w okresie od Wałbrzycha do Mistrzostw Europy. Nawet pomiędzy godziną ważenia a godziną startu. Zadowolony jestem także z układu i wykonania przeze mnie pozowania. To było chyba dobre. Oto zwycięstwa Ain Pawo, reprezentujący Związek Radziecki. Drugie miejsce Aurel Hillebrand z Niemiec, brat bardziej znanego Franka Hillebranda. Trzeci jest Johan Oldenmark ze Szwecji, który w 1992 zostaje mistrzem Europy. Piąte miejsce Nikolaj Jasinowski ze Związku Radzieckiego, nazywany rosyjskim koszmarem. Szóste miejsce Stefan Jonsson ze Szwecji. Thank you.
Someone else.